Dowódca uroczystości, podpułkownik Majocha, pojmuje pod oddziały bazy i garnizonu Kraków Palice do uroczystej zbiórki z okazji święta 8 bazy lotnictwa transportowego oraz nadania sztandaru Stowarzyszeniu Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej oddział Kraków. Zdawało, że na zawsze starta z map, że nie złoży nikt ich w całość, że nie wytrze z wrażych łap. Polski żołnierz w obcej stronie na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, buty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęka z nóg. Gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. Dawno ścichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieski trąbki zew ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając nam ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie, może biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew, nieść wysoko ich sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg.
gwoździa honorowego, pułkownika pilota, profesora, doktora habilitowanego Pawła Terałę w jego imieniu syna Marka Terała. Zapraszam do wbicia gwoździa honorowego dowódcę bazy, pułkownika pilota Krzysztofa Czura. Zapraszam do wbicia gwoździa honorowego pułkownika dyplomowanego pilota Jacka Łazarczyka. Zapraszam do wbicia gwoździa honorowego pułkownika pilota Lecha Kawika. Zapraszam do wbicia gwoździa honorowego pułkownika pilota Benedykta Siemaszko. Zapraszam do wbicia gwoździa honorowego pułkownika pilota Wojciecha Ochockiego w jego imieniu żonę Zofię Ochocką. Zapraszam do wbicia gwoździa honorowego majora pilota Zygmunta Jeszkę w jego imieniu syna Andrzeja Jeszkę. Zapraszam do wbicia gwoździa honorowego dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego generała brygady pilota Mirosława Jemielniaka. Zapraszam do wbicia gwoździa honorowego pułkownika pilota Stanisława Niedźwieckiego. Zapraszam do wbicia gwoździa honorowego ojca kapucyna Dominika Orczykowskiego. Oraz zapraszam do wbicia gwoździa honorowego księdza proboszcza parafii w Morawicy Władysława Palmowskiego. Szanowni Państwo, teraz nastąpi doniosła chwila. Rodzice chrzestni sztandaru zwrócą się z prośbą do księdza pułkownika prałata Stanisława Gulaka o poświęcenie sztandaru. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim synu dałeś nam przedziwny przykład miłości i przez niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Obdarz hojnym błogosławieństwem tych wiernych, którzy poświęcają się na służbę braci. Pobłogosław ten sztandar. Należący do Stowarzyszenia Lotnictwa, spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, byli wspólnotą pokoju i wzrastali ku Twojej chwale. Udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw przez Chrystusa, Pana naszego. Uprzejmie proszę pana generała dywizji pilota Franciszka Maciołę o odczytanie aktu nadania sztandaru dla Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej, oddział Kraków. Na podstawie statutu naszego stowarzyszenia, paragraf 5, podpunkt 3, uchwałą Zarządu Głównego z dnia 20 sierpnia 2015 Krakowskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej nadaję sztandar, który jest odznaką honoru i godności każdego żołnierza. Zarząd Główny, jak i wszyscy członkowie są przekonani, że pod tym sztandarem w dalszym ciągu, tak jak dotychczas, krakowski oddział stowarzyszenia naszego seniorów będzie godnie wykonywał powierzone statutowe obowiązki. W podpisie prezes zarządu Macioła. Dziękuję. Szanowni goście, za chwilę nastąpi wręczenie sztandaru pocztowi sztandarowemu Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej, oddział Kraków. Poczet sztandarowy Stowarzyszenia Seniorów
Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Kraków do wręczenia sztandaru. Marsz! Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej wystawiono dziś w składzie. Dowódca pocztu, kapitan rezerwy Wachowicz Stanisław. Sztandarowy, kapitan pilot w stanie spoczynku Haberko Karol. Asystujący, chorąży rezerwy Andrzej Szczypiłek. I decyzji. Akty mianowania na wyższy stopień wojskowy oraz medale wręcza pan generał brygady Mirosław Jemielnik. Pod oddziały Maszusz! Decyzja numer 1702 ministra obrony narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Pod oddziały Foszi! Na podstawie artykułu 76 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej niżej wymienionych z dniem 15 sierpnia 2015 roku mianuje na stopień pułkownika, podpułkownika w stanie spoczynku Stanisław Wojdyła, podpułkownika, major rezerwy Janusz Oraczewski. Decyzję podpisał pododdziały Maszusz. Z upoważnienia ministra obrony narodowej, dyrektor Departamentu KAT Andrzej Wasilewski. Żołnierze w stanie spoczynku i w rezerwie to dowódcy wystąp. Pododdziały spocznij. Wszystkiego dobrego.
Do szyku! Stop! Panie pułkowniku, szanowny gospodarzu dzisiejszej uroczystości, w której krakowski oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego otrzymał sztandar. Szanowny panie dyrektorze, z satysfakcją i wdzięcznością zauważamy, że to dzięki hojności Pańskiego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie otrzymaliśmy ten sztandar. Szanowni goście, na naszym sztandarze jest wypisane motto: wierni ojczyźnie. Wierność jest jedną z pierwszych żołnierskich cnót. To właśnie wierność nadaje naszemu życiu jednolity sens. To właśnie wierność nierozerwalnie łączy się z miłością do ojczyzny. Ten sztandar, który dzisiaj otrzymaliśmy, przyczyni się do konsolidacji członków naszego stowarzyszenia, pogłębienia naszych koleżeńskich więzi i umocni nasze żołnierskie przyjaźnie. Ten sztandar przejmują seniorzy lotnicy, którzy wykonywali loty z lotniska Kraków, Balice, od Kapsztadu po Murmańsk, od Wysp Kanaryjskich, aż po Japonię. Lotnicy wykonywali loty, które dawały wymierne korzyści dla gospodarki narodowej. Ale załogi samolotów transportowych wykonywały też wiele lotów humanitarnych związanych czy to z trzęsieniem ziemi w Armenii, Turcji, czy też w boju Jugosławii. W okresie przemian politycznych w Europie Wschodniej nieśliśmy pomoc organizowaną przez doktora Jerzego Malczyka i panią Józefę Pers z krakowskiego oddziału PCK po Europie, Azji, a nawet do Mauretanii. Przez wiele lat nasi lotnicy ofiarnie służyli dla pięknej akcji Serce, wnosząc wspaniały wkład w jej powodzenie i wsparcie sukcesu najsłynniejszych chirurgów polskich Zbigniewa Religii i Antoniego Dziadkowiaka. Seniorzy lotnicy nie tylko latali, ale również uczestniczyli w wielu misjach pokojowych ONZ, pełniąc tam wysokie, zaszczytne funkcje. Wiele jest miejsc historycznych w naszym regionie, gdzie krakowski oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego upamiętnił i upamiętnia dla współczesnej młodzieży i przyszłych pokoleń. Zwracam się do pana Aleksandra Gucwy, tak jak dotychczas będziemy z panem w czasie rocznicowych uroczystości upamiętniających zestrzelenie samolotu Liberatora kapitana Zygmunta Pluty powracającego ze zrzutu na placówkę w Puszczy Kampinoskiej w 1944 roku. Jak również z załogą kapitana Franciszka Omylaka, który po zrzucie zasobników nad płonącą Warszawą został zestrzelony w rejonie Banicy, okolice Gorlic. Pomnik pięknie pielęgnowany przez pana. Będziemy zawsze w prywatnym Muzeum Polsko-Amerykańskim w Wadowicach, którego założycielem jest pan Zygmunt Kraus, członek naszego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa, na uroczystościach upamiętniających każdą rocznicę 13 września zestrzelenia Liberatora powracającego z bombardowania niemieckich zakładów chemicznych koło Oświęcimia. Wiemy, że nie jest łatwo utrzymać to muzeum, ale będziemy czynić starania o wszelką dla pana pomoc. Panie doktorze Wielgus, jak to się mówi, jest pan najlepszym historykiem naszego lotnictwa wśród architektów Politechniki Krakowskiej, jak również najlepszym architektem wśród nas lotników. Podziwiamy pana pasję i będziemy z panem wspinać się każdego roku Ochotnicy Górnej na pańską przechybkę na miejsce katastrofy amerykańskiego Liberatora. Członkowie załogi samolotu zrzucili bomby w Worach koło Oświęcimia i następnie sami ulegli katastrofie. Jesteśmy z panem i sami czynimy starania o upamiętnienie takich miejsc jak Bulwar Lotników Alianckich w Krakowie na Zabłocie. Miejsce rozbicia się amerykańskiego B-24 wracającego z nad Warszawy. Musi to być miejsce hołdu dla lotników alianckich, którzy nieśli pomoc dla Polski. Powinno to być również miejsce wypoczynku dla seniorów tej części Krakowa. Mamy nadzieję, że będzie również upamiętniane miejsce rozbicia alianckiego samolotu w dzielnicy Kliny obok fortu nr 52. Składam serdeczne podziękowanie księdzu proboszczowi Władysławowi Palmowskiemu z kościoła w Morawicy, który przyczynił się do utworzenia wielkiego dzieła, jak jest pomnik Orłów, z wypisanym pięknym motto świętego Pawła. Walczyłem o dobrą sprawę. W biegu wytrwałem do końca. Dochowałem wiary. W najbliższym czasie będzie murowana kolejna tablica upamiętniająca śmierć załogi AN-12 w Bejrucie. Utrzymujemy i będziemy utrzymywać kontakty ze szkołami, które kultywują tradycje lotnicze. Widzimy radość w oczach dzieci, gdy uczestniczy w szkole w Morawicy imieniem kapitana Medweckiego, czy w Czasławiu razem z krakowskim klubem seniorów lotników, gdzie urodził się generał pilot Ludowiu Brański, czy muzeum w Ligocie założone przez świętej pamięci pana pułkownika profesora pilota Tyrana. Podziękowanie składam również dla pana pułkownika Szczepana Korpisza za utrzymanie kontaktów z tymi szkołami. Naszą dumą
i uczestnictwo, jest uczestnictwo i organizacja inscenizacji z II wojny światowej na ludowiskach w rejonie Małopolski. Sztaba ludowisko miejscowości Bulanki dla 1. Pułku Strzelców Podhalańskiej Armii Krajowej czy w Słopnicy na placówkę Suita. Dziękujemy za to pilotom ze Stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego, pilotom Aeroklubu Podhalańskiego, pilotowi Antoniemu Nowakowi i niezawodnemu prezesowi Leszkowi Mańkowskiemu. W przyszłości będziemy się starać o uczestnictwo samolotów wojskowych. Przecież na tę inscenizację przychodzą ludzie z całych okolic, które nie widziały Kasy czy Herkulesa. Dzięki Ci za to, wiceprezesie Stefanie Glonkis. Wiemy, że nie trzeba Cię namawiać do kontynuowania tej pięknej lekcji łączącej historię z teraźniejszością. A tę historię pięknie opisuje członek naszego stowarzyszenia, pan pułkownik dr Jerzy Kuk, chociażby w książce wydanej z okazji 20-lecia naszego stowarzyszenia. Liczymy oczywiście na dalsze wydawnictwa z tego zakresu. Nie można sobie lepiej wyobrazić dokumentowania naszych uroczystości lotniczych, jak robi to pan Edward Wyrowa. Dziękujemy panu za to i liczymy na dalszą współpracę. Dumą napawa nas również celebrowanie uroczystości w połączeniu z Polonią Czeską w Czerlicku w miejscu katastrofy Franciszka Żwirki i Stanisławii Góry, naszych patronów Święta Lotnictwa. W tych wszystkich poczynaniach dobrym duchem jest ojciec Dominik Gorczykowski, który też zasmakował latami. Panie generale, dziękujemy panu i głównemu zarządowi za całokształt wysiłek i pracy związane z otrzymaniem przez nas tego sztandaru. Proszę Państwa, Kraków posiada jedne z najdłuższych tradycji lotniczych w Polsce. To tutaj na terenie Rakowic w 1918 roku powstała pierwsza eskadra lotnicza pod dowództwem kapitana Romana Florera. To tutaj założona została krakowska szkoła pilotów, którą ukończył m.in. Janusz Majster. Kraków od zarania lotnictwa na ziemiach polskich był związany z lotnictwem, a dzisiaj, śmiem twierdzić, jest stolicą lotnictwa transportowego. Bądźmy dumni z lotnictwa, bo lotnictwo to ogromna wiedza, samodzielność, inteligencja, precyzja, a jego historią dumą są seniorzy lotnictwa. Szanowni Państwo, jedni dzięki za udział w naszej uroczystości, również i tym tu nieobecnych, którzy wnosili nadal wnoszą wkład w pomyślność lotnictwa transportowego i jak zwykle bądźcie zawsze z nami na wszelkich kolejnych lotniczych uroczystościach. Dziękuję za uwagę. Śmigło tchnie, już ginie pośród chmur na śmielszych orłów niebotyczny ślad, niestraszny mrok i mgła, niestraszny wiatr co dmie. Jesteśmy od Ikara, mędrzy od tysiące lat.
Czasami silnik płonie, ogień żrej pali. Przyczajony śmigło przed niespadochroną śliską nić. Męczy się mózgi dłonie, serca piersia kwalą. Bośmy młodzi, chcemy zwycięstw, chcemy żyć. A jeśli z nas ktoś legnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kwadrat nasz lotniczy znak. Znów pełny gaz, bo cóż, że spadła któraś z gwiazd, gdy cała wnet eskadra pąknie na szlak. A tych, co pozostali, trwoga nie przenika, radość skrzydła nam rozwija, nie przeraża śmigieł krzyż. Nigdy nie ścichnie w dali mocny głos silnika, lecieć, a nie dać się mijać, zawsze wspysz. Zawrót gorgoczy śmiały i liny chwycie i wyrównanie, aż się zgięły kwiaty jasne, krąg ziemi oszalały, ginie w błękicie pięć części świata zaciasne. Lecz w górę znaku nasz nie trzeba wcale słów, skrzydlaty klucz do sławy drzwi odmyka, orła mamy hart, my polski czujna straż, husari dawnych głów. Nie ścichnie nigdy w dali głos silnika, hej na start!